Witam serdecznie po przerwie w telewizji Ekstra i powiem Ci szczerze, Rafale, że się troszeczkę rozmarzyłem, wspominając wizytę El Comandante w Warszawie w roku 1972, o ile dobrze pamiętam. No, tysiące plotek wtedy buchnęło w stolicy, zaczęło się od tej wizyty na rynku Starego Miasta, kiedy się chciał umawiać z kwiaciarkami. Zresztą legenda mówi, że w Katowicach urwał się ochronie i gdzieś przepadł, podobno grał w ping-ponga. W Warszawie już może trudniej było się urwać, to podobno parę towarzyszek zamówił do hotelu. No, więc... no Marcinie, ale ja mam nadzieję, że ty to wspominasz nie z uwagi na El Comandante, tylko z uwagi na fakt, że w 72 roku to te cztery dychy, obaj byliśmy młodsi mniej więcej. No, byliśmy i to młodsi. Było najbardziej, to było jedyną dobrą cechą tamtych czasów. To był powiew wielkiego świata. Zresztą myśmy do końca chyba jeszcze aż tak nie uświadamiali sobie, jak niezwykle opresyjny był to system. Jak ilu ludzi zamordował, ilu ludzi siedziało w więzieniach, jak konsekwentny był Fidel. Wiesz, ja tu muszę powiedzieć jedną bardzo ważną sprawę. Te kłamstwo, które nam wpajano i które do dziś dnia w głowach naukowców siedzi, jakoby Fidel Castro przyjął ten komunizm, ponieważ Amerykanie nie zrozumieli jego rewolucji, że on musiał, że Rosjanie go wręcz wzięli na pasek. Nie, gdyby tak było, mógł się wiele razy z tego paska urwać. On był komunistą z wyboru. Był konsekwentny, był konsekwentnie antyklerykalny, przynajmniej do czasu, kiedy się bardzo starzał. Rozumiesz? To był, jak to się mówi, komunista par excellence. No, wiesz, no oczywiście w PRL-u pod cenzurą nie było skąd wiedzieć o tych wszystkich zbrodniach, ale najbardziej przerażające jest to, że jest wielu ludzi na świecie, w wolnych krajach, gdzie wprawdzie nie ma cenzury urzędowej, no jest niestety polityczna poprawność, którzy wydają się też tego kompletnie nie wiedzieć. Oni nie chcą wiedzieć o tych historiach, jak w sławnej piosence śpiewał Jacek Kaczmarski w piosence Listy. Oni nie chcą wiedzieć o tych ludziach, którzy zostali wymordowani. Tu zresztą Fidel lubił też osobiście i są dowody na to strzelić w potylicę, czego nawet Hitler czy Stalin nie robili. Lepszy był Che Guevara. Ja byłem w więzieniu po drugiej stronie kanałów Hawanie, gdzie rzeczywiście są cele, w których osobiście Che Guevara mordował, zanim go wysłał Fidel na Mission Impossible do Bolivii, dwóch takich, już nie wrócił. Dwóch takich orów nie mogło się zmieścić w jednym tym, ale rozumiem, że tam są takie, wiesz, zrobione pamiątkowe te cele, że Che Guevara raczył zamordować. To strażnik poufnie, rozglądając się, szeptał nam do ucha, więc to trochę... Tam jeszcze się na tyle nie zmieniło, ale jeszcze chcę powiedzieć o jednym aspekcie. Przecież Fidel był nadgorliwy, ponieważ mało było krajów, które z delegacją przyjaźni wysyłało swoje dywizje za granicę. To kubańscy żołnierze ginęli w Angolii, ginęli w Etiopii. Marcinie, to był taki rodzaj, on właściwie też nie miał do sprzedania nic poza melasą i trzciną jej przetworami. Póki cukru nie zabrakło. Póki cukru nie zabrakło, bo to jak Janek Pietrzak mówił, wprowadzić socjalizm na Saharze, to zabraknie piachcku, więc na Kubie pod rządami Fidela Castro zabrakło cukru. No i stąd pytanie się rodzi. I on sprzedawał po prostu swoich obywateli na te, gdzie ruskim nie było poręcznie wysyłać Sowietów, prawda? Ruski jednak jest znaczny w Angolii, a Kubańczyk nie. Kubańczyk się nie odróżnia, a pieniądze Fidel przytulał. Mamy tu dylemat, który postanowiliśmy rozstrzygnąć mądrością zbiorową i zadaliśmy pytanie w sądzie, gdzie udał się po śmierci El Comandante. No nie chcę się w teologię wdawać. Nieprawdą jest, jakoby Polacy byli jakoś bardzo krwiożerczy. Muszę powiedzieć, i wiara w miłosierdzie Boże jest duża. Przerażająca. Ale no, ja tylko przypominam, że Kościół Matka Nasza naucza, że Pan Bóg jest miłosierny, ale do czasu. W pewnym momencie zaczyna być sprawiedliwy. Traci oczywiście w jego wyroki wzglądać nie będziemy. Wiesz co, ale ja chcę jeden element tutaj przytoczyć, że uważam Fidela za nieprawdopodobnego szczęściarza. Słuchaj, mało jest w historii ludzi, któremu się tak udawało. Poczynając od ataku na koszary Moncada w 1953 roku.
mógł zginąć, mógł dostać karę śmierci. Dostał krótki wyrok i po 2 latach już był w Meksyku. Konekcje towarzyskie. Potem udało mu się, przeżył rejs jak ten Gramma, wielu nie przeżyło. Przeżył góry Sierra Maestra. Wykolegował kolegów z władzy, kiedy już objął władzę w Hawanie. Przeżył wszystkie zamachy z operacją Prymula na czele. Wreszcie Zatoka Świni. Kiedy już ci kontrrewolucjoniści wylądowali, to oczywiście Amerykanie ich zdradzili. Byłem zresztą, wiesz, na miejscu, oglądałem tą jedyną drogę prowadzącą przez Boczary Matanzas, przy której oczywiście wiedział, gdzie stanąć z czołgami Fidel, i nurkowałem w Zatoce Świń, oglądając na dnie resztki po tych łodziach desantowych, gdzie ci biedacy, licząc, że wuj sam pomoże, chcieli uwolnić brat tyrana. No niestety nie byli to jedyni, którzy się nabrali na nadziejach na pomoc wuja sama. Ale to, co mówisz, jest zapewne prawdą, że ten człowiek miał wielkie szczęście, ale zważ, że to szczęście było jednak wielkim pechem dla milionów Kubańczyków, dla narodu całego, który no jednak każdy, kto tam... Pan poseł, pan, przepraszam, nie jest posłem, pan Rabiej oczywiście ma trochę racji, mówiąc, że Kuba się teraz otwiera, no bo już by chyba jak Korea Południowa tam po prostu powymierali z głodu, gdyby się troszkę nie otworzyła, ale to otwarcie, każdy, kto z tego otwarcia skorzysta i jedzie, no powtarzają się relacje. Takiej bidy jak tam naprawdę Europejczyk wschodni nie wyobraża sobie. Zrobić tropikalny łagier z perły Morza Karaibskiego to jest pewna sztuka. I jeszcze sobie szydzić, że poprzedni ten dyktator Batista to zrobił amerykański... No właśnie, wypuścił Fidela. Zamtus, bo... no wiesz, tak, że... Ale jak Kuba żyła za czasów, kiedy tam Ernest Hemingway sobie przyjeżdżał i wędkował, a i jak ona Meyer Lansky miał swoje kasyna w Hawanie. No bo... I ilu ludzi musiało zginąć, żeby ten stan obecnego socjalizmu, raju socjalistycznego osiągnął się tak, ale strasznie wiesz, ale wiesz, rozgadaliśmy się, ale co jest najbardziej w tym wszystkim smutne i przerażające, że ta lepsza, postępowa część świata nadal uważa tego zbrodniarza za swojego idola, za przykład, a przynajmniej za bohatera. Przecież te wszystkie depesze kondolencyjne, tam może być orgia szlochów, wyrazów współczucia. No ale słuchaj, to przebił wszystko taka nadzieja lewicowego świata, ostatnia w czasach triumfu rozmaitych Trumpów. Premier Kanady. Justin Niebiwar. Trudeau, bo to Trudeau, słynna to... rodzina Trudeau. No to przebił wszystkich, muszę premier powiedzieć. Premier z ojca na syna. Popatrzmy. Fidel Castro był energicznym przywódcą, który służył swojemu narodowi przez blisko pół wieku. Był postacią kontrowersyjną, ale zarówno zwolennicy, jak i krytycy Castro przyznają, że kochał i był ogromnie oddany kubańskiemu narodowi, który żywił długie i głębokie uczucie dla swojego El Comendante. Wiem, że mój ojciec z dumą nazywał go swoim przyjacielem i po jego śmierci miałem okazję sam spotkać Fidela. Prawdziwym zaszczytem było spotkanie jego 3 synów i jego brata, prezydenta Raula Castro, podczas mojej niedawnej wizyty na Kubie. Łączymy się dziś z Kubańczykami w żałobie po utracie tego niezwykłego przywódcy. No była tam seria tych rodzinnych, wzruszających zdjęć z statusem, ale z wiesz, bratem. Ale to nie jest reguła, ponieważ siostra Fidela Castro za żadną cenę nie opuści Miami i nie przyjedzie. No i nie ma ochoty. Tak, tu jest właśnie Trudeau senior, tam wcześniej junior, był brat, tu jest matka. To więc nic dziwnego, że pan Trudeau wspomina Fidela, jak to fajnego gospodarza, który ich tam po wyspie oprowadzał. Wziął dziecko na rączki, a mógł zabić. Swoją drogą, jak sobie pomyślę, zauważ, przepraszam, może demaskowanie hipokryzji lewicy jest jałowym zajęciem, ale zawsze czasem warto. Ale przyjemne. Otóż Fidel Castro, tak się składa, że on strasznie nie lubił homoseksualistów. No bo jak wiadomo, sam był heteroseksualny aż do przesady. W związku z czym homoseksualistów zamykał do obozów koncentracyjnych. Tak jak zresztą ten, co go Pinochet zaciukał socjalistycznie z Chile, Allende Salvador, też bardzo nie lubi. I co? Czy świat postępowy, który tak jest tęczowy, wyznacznik, prawda? W ogóle za wyznacznik człowieczeństwa, uważa stosunek do homoseksualizmu,
Czy ma im to za złe w jakikolwiek? Czy Justin Trudeau pomyślał o tym, że oto ten sympatyczny, brodaty wujcio, który go po główce dziecięcej głaskał, to on iluś tam gejów wykończył w obozach koncentracyjnych za to, że byli gejami? To jest tak samo, jak wiesz, jak z Adamem Michnikiem naszym zrobię tutaj w trend, żeby troszkę podjudzić tych twitterowych swoich kibiców, tak, którzy zawsze mówią, a znowu pan o Michniku mówi. Tak, znowu o Michniku powiem, że każdy przejaw antysemityzmu Adam Michnik napiętnuje, ale to, że Jaruzelski oczyścił Ludowe Wojsko Polskie z syjonistów, to mu nigdy nie przeszkadza. Mamy telefon. Halo, halo. Halo. Halo, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór, słucham. Bożena z Łodzi. Dobry wieczór panu. Serdecznie pozdrawiam pana Wolskiego. Czytam pana wierszyki w Gazecie Polskiej. Otóż teraz odniosę się. No cóż, powiem, przerażająca poprawność polityczna. Jak słucham te wszystkie właśnie czytane kondolencje i wspomnienia o tym dyktatorze. Ale chciałam jeszcze powiedzieć, że został, przypomniał mi się nasz pan Misio, który też był odwiedzić bodajże Pinocheta. Z Tomaszem Wołkiem. Akurat mi się to przypomniało. Z Rengrafem. Ale to byli, proszę pani, dyktatorzy niesłuszni, bo ci dyktatorzy po pierwsze uratowali swój kraj przed mniejszym złem, nasz pan Misio był wtedy. A po drugie doprowadzili Pinochet czy wcześniej Franco kraj do rozkwitu gospodarczego. Tak, no ale mimo wszystko byli, no też tam dużo ludzi zginęło. Ale chciałam też powiedzieć, że przypomina mi się też nasz pan Putin, którego uważam też za dyktatora, ale to jest święty dyktator, bo na niego jeszcze się ludzie niektórzy tam w Rosji modlą. Poza tym wiem, że on jest tak zdolny, że jak leci samolotem, to nawet żurawie za tym samolotem też lecą. No jest judo gra, na koniu jeździ. Jeszcze mi brakuje, kiedy zostanie aktorem. No, aktorem jest całe życie. Proszę pani, dziękujemy za rozmowę, ale, ale są lepsi dyktatorzy, bo na przykład istnieje w takim jednym kraju w Azji dynastia już trzech wydała dynastów, którzy dokonują cudów. I to jest to właśnie, o czym pani Bożena mówiła, to w wypadku Putina to też, ale tam Kimowie kolejni, to na słońce przykład, wstaje, śniegi topnieją, kiedy oni się rodzą. Drzewa kwitną, pamiętam, czytałem taki ten, że jak wszedł któryś tam Kim do sadu, to mimo, że to był nie ta pora roku, tak, to drzewa grudzień, na drzewa jego zakwitły. Widok. O, zakwitły. To obejrzyjmy tych ostatnich komunistycznych dyktatorów. A ten drugi, bo może państwo nie poznali, to jest Robert Mugabe, człowiek, który się może poszczycić tym, że drugi najbardziej rozwinięty kraj południa Afryki doprowadził do kompletnej ruiny. Ale coś jest niesamowitego, muszę przyznać państwu, to przepraszam, może powiem coś, truizm banał, ale człowiek tego nie jest w stanie pojąć, że naprawdę ta zaraza socjalistyczna gdziekolwiek dotrze na świecie, czy to jest bogata Wenezuela na przykład, w której była żyje na dosłownie ropie, z ziemi tryskały pieniądze, zafundowali sobie na parę lat, prawda, takiego kolejnego, czy ta właśnie Rodezja, aktualnie zwana Zimbabwe, rzeczywiście piękny, bogaty kraj, jeden z najdostatniejszych w Afryce. Korea być może nigdy nie była bogata, ale też nigdy nie była aż tak potwornie biedna, jak w Korei. A południowa została najlepszy przykład. Ale, ale przecież południe było biedne. Korea trochę jak Włochy. Północ była zawsze bogata, a południe biedne. No, starczyło 70 lat komunizmu, żeby się odwróciło. I tak. Mamy telefon. I przy tym wszystkim, a zresztą dokończę później, bo telefon. Proszę mamy. Bardzo. To tak. Halo? Słuchamy. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, słuchamy. Mówi Irena z Wrocławia. No, chciałabym wyrazić swoje zdanie na temat świętej pamięci Fidela Castro. W porównaniu do tych
dyktatorów znanych nam z XX wieku i XXI, to chyba on najlepiej zakonserwował komunizm. Ten komunizm taki dostępny nam, no bo ten koreański to wiemy jaki jest, że nie bardzo możemy tam pojechać, nie możemy naocznie stwierdzić jaki on jest. Więc... A tam możemy pojechać i podziwiać na przykład, że dzięki Fidelowi mieszkańcy Kuby jeżdżą wspaniałymi, zabytkowymi Cadillacami z lat 50. Może nie tyle jeżdżą, cały świat przechowują je. Bo... Jeżdżą, bo rzadko jeżdżą. Tam cuda robią, żeby to jeszcze jeździło. W środku jest oczywiście maluch albo coś w tym rodzaju. Poza tym wiesz co, oni mają piękny, oni mają na przykład półwysep Pewex, nazywa się Varadero, gdzie oczywiście my możemy wjechać, a Kubańczycy tylko niektórzy tam pracujący za przepustką. Także dziękujemy bardzo za tę obserwację, rzeczywiście... A zakonserwował. Telefon prosimy jeszcze, bo się już zbliżamy ku końcowi. Proszę to jeszcze bardzo. Jeden zdążymy odebrać. Halo? Halo? Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, prosimy. Halo, kłania. Tak, tak. Kłania się Piotr z Łodzi. Na wstępie chciałbym serdecznie panów redaktorów pozdrowić. Dziękuję. No ja drębo, państwo panowie nie mają dużo czasu i dwie rzeczy. Pierwsza drobna, tak a propos zmarłego niedawno kubańskiego ludobójcy dyktatora. Jest taka ładna konstatacja, która odnosi się do ostatniego króla Polski, o którym ktoś kiedyś powiedział, ciszej nad tą trumną. Więc myślę, że to przemyślenie byłoby jak najbardziej adekwatne. Natomiast druga moja uwaga, otóż nie mogłem się do panu wcześniej dodzwonić. W 1980 roku zostałem studentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. No i ku mojemu zdziwieniu jeszcze 30 września nie miałem grupy ćwiczeniowej. No i tak się złożyło, że na imieninach mojej mamy, Teresy, był mój wujek, o którym wiedziałem, że ukończył prawo na Uniwersytecie Łódzkim. No i mówię, wujku, nie mam jeszcze grupy ćwiczeniowej. No to wujek mi odpowiedział, nie masz grupy ćwiczeniowej, bo w każdej grupie ćwiczeniowej musimy mieć dwóch konfidentów. Drodzy panowie, wtedy na Uniwersytecie Łódzkim, to nie tak jak teraz, że studia są egalitarne, studiowało około 1200 studentów. Licząc circa about, ponad 100 z nich było konfidentami SB. Dzisiaj ci ludzie mają się bardzo dobrze. Generalnie część z nich, to jest moje pokolenie 50-kilkulatków, rządzi w korporacjach prawniczych. I tę moją uwagę dedykuję miłośnikom pana profesora Adama Strzembosza, że wymiar sprawiedliwości sam się oczyści. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za niezwykle wnikliwe... Panie Piotrze, ale pomyślmy, jednak Kubańczycy są dużo, dużo głębiej w... Zanurzeni. To jest właśnie kraj, przed nimi ten cały proces bolesnego oczyszczania się... Niemożliwy. Proces niemożliwy, to będzie trwało pokolenia, ponieważ u nas według... Ale słuchaj... się dopiero zaczęło, tak, więc... Tak, ale według nas, według szacunków u nas... To parę procent było konfidentów. Na Kubie mówi się o 70%. I to naprawdę trudno, żeby te 30 oczyściło te pozostałe. Wracam 70. do swojej myśli naiwnej, że nie jestem w stanie pojąć naprawdę, dlaczego jest tak nieprzebrany potencjał, zbiorowisko tych pożytecznych idiotów, jak to Lenin ich bardzo celnie nazwał, którzy wielbią w zachodnim świecie, którzy takich potworów, takich właśnie Kimów, Castrów, ostatnio znowu jakiś kretyn, aktor kolejny po Depardieu pojechał do Rosji i dostał rosyjskie obywatelstwo. Mu się tak podoba, że tam za mordę trzyma. Steven Seagal. Jest go trącał, jak on się tam... Skończyło mu się branie w kinach, w filmach akcji. Ale sobie, chciałem skończyć ten zadałeś pytanie, ten dylemat, stosownym wierszykiem. To w takim razie ja się już kłaniam serdecznie. I dziękuję bardzo, a Marcin państwa pożegna poezją. Tyran nie żyje, płacz i lament, kraj się pogrąża w gęstej czerni, wnet pewnie mauzoleum stanie, gdzie będą pielgrzymować wierni. Jak długo? Wnet emocje buchną, a dzieci ofiar solidarnie wywloką mundurowe truchło, aby ozdobić nim latarnie. Tak wszędzie się na świecie zdarza, tłum już niejedną zniszczył mumię, chyba że trafi na szczęściarza, co nawet z diabłem wygrać umie. Dobranoc państwu.